polskiego na kulturę, masz tego pismo, co bardzo cieszy. Ale w dużej mierze jest to zasługa pana Marcina, który jest organizatorem i koordynatorem tego wydarzenia. Powiem tak. Pan Marcin nie dość, że jest wyśmienitym instruktorem, to jeszcze potrafi zarazić pasją. Także dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Nie było tej pasji takiej, jakby dzieci tego nie miały w sobie, bo to muszą mieć coś. Także cieszę się, że znowu turniej okazał się sukcesem. Może nie było w tym turnieju aż tak dużo dzieci jak zwykle, ale wczoraj było za to bardzo dużo. Także jakby zsumować wszystkie turnieje, to ten jest naprawdę, ten weekend turniejowy jest to dość obfity. Zresztą co widać też po kategoriach, dużo kategorii padło. Najpierw chyba nagrodzimy zwycięzcy. I pierwsze miejsce w turnieju... Zobacz napięcie. No dobrze, może być od trzeciego. Trzecie miejsce, najpierw kategoria chłopców. Trzecie miejsce zajął Zduniuk Grzesio. To jest brawa dla Grzesio. Grzesio zdobył 5 punktów na 6 partii. Gratuluję Grzesiu, gratuluję. Drugie miejsce w kategorii chłopców, Mróz Szymon. Również 5 punktów na 6 partii. Zapraszamy Szymona. Gratuluję Szymon, na razie przystań. Pierwsze miejsce w kategorii chłopców, Jaczyński Kacper, który osiągnął 100% wynik. Gratuluję Kacperku. Jeszcze chwilę, jeszcze dziewczynki. Stań Kacper, będziesz pierwszy, jedyny. W kategorii dziewcząt, trzecie miejsce. Wincza Wiktoria. W ostatniej chwili się zapisała na turniej i się opłacało. Gratuluję Wiktoria. Drugie miejsce. Stanisławczyk Iga. Bardzo dobry wynik. Pierwsze miejsce w kategorii dziewcząt, Kupiec Karolinka. Również 5 punktów. O pierwszym miejscu zadecydował tak zwany Bukos, czyli punktacja pomocnicza. Gratuluję bardzo. I brawa do mnie. Możecie na chwilkę już zejść ze sceny. Teraz nagrody specjalne, czyli dla najlepszy zawodnik w kategorii 2008 rocznik, Kacper Jaczyński. Zapraszam jeszcze raz Kacper. Brawo dla Kacpera. Jeszcze jeden pucharek dzisiaj dostał. I najlepszy zawodnik w kategorii 2009. To jest Zduniuk Grzesio. Grzesiu, proszę, pan dyrektor się męczy. On już wiedział, po co leci. Także ci nasi młodzi też byli w czołówce głównego turnieju. I jeszcze nagrody dla najmłodszych. Mogą lecieć już.
Jeszcze będziesz powracał chyba, Grzesiu. Po medal za kategorię, ale cię za chwilę pozdrawiam. Najmłodszym uczestnikiem w ogóle było bardzo dużo dzieci z 2010 roku już. Chyba 8, dlatego tyle mi się zeszło ustalić, który z nich jest najmłodszy. I najmłodszy był Elster Bartosz. Bartek według moich wiadomości urodził się 28 czy 9 sierpnia, tak? 29 sierpnia. A druga osoba to był Rafał Duda-Losiko, który się urodził 20 sierpnia, tak? Czyli 9 dni. 27 grudnia. Tak. Także najmłodszym uczestnikiem z tego rocznika jest Bartek Elster. Zapraszam Bartuś, nagrodę pocieszenia sobie wybierzesz. Gdzie jest Bartuś? Musimy nie wejść. Bartek chyba nie jest zbyt pocieszony. Z tych nagród możesz sobie książeczkę wybrać, albo takie coś, albo takie coś. To jest taka piłka do skakania, kolejka, albo książki. Bartek pewnie zły, że Lego wybrał przed nosem. No, co ci się podoba najbardziej? To może niech Bartek się zastanawia, a ja zaproszę najmłodszą uczestniczkę. W ogóle są tylko dwie dziewczynki takie małe i zaproszę obie. Najmłodsza była Dosia Zubik. Chodź, Dosiu. 2010 rocznik w grudniu. I druga taka młodziutka dziewczynka to była Maja Grabowska. Chodź, Maja. Aleksander
Nie ma Olka, tak? A no to szkoda. No dobrze, no to dajemy go dalej. Olek? Tak, ale to ja nie muszę pójść. Zgadza się. Nie, to jest przeciwników i znowu godzina. Czasami trzy wystarczą, a czasami cztery nie wystarczą. Na przykład mój syn, mój kacperek miał cztery i nie zdobył. Tak się czasami układa ten film, niestety. Dobrze. Dziękuję bardzo tą kategorią. Brawa dla rozmowy, to naprawdę duży sukces. Możecie schodzić ze sceny. I zapraszamy dzieci, które zdobyły piątą kategorię. Żurawski Michał, Lewicki Szymon, Paczesny Filip, Medyński Wojciech, Prusiński Grześ, Koziński Mikołaj, Pastuszka Edwin, Podgórna Dominika, Ruciński Łukasz, Śliwa Mikołaj, Emil Wite, Janowski Piotr, Kusińska Blanka i Paprocka Laura. Thank you.